Cześć wszystkim. No, pomysł 7. Ciąg Baldur's Gate 3. Dobra. Zawijamy się. Póki co zapowiada się więcej eksploracji. Jesteśmy z powrotem w szmaragdowym gaju. Chciałbym zobaczyć tą ścieżkę, która prowadzi na wschód stąd. Nigdy tam nie szliśmy. Zobaczymy, co tam jest. Może nie będzie zbyt dużo. Wygląda na to, że tam jest głównie jakieś wybrzeże. Widzicie tutaj towarzyszy? Jeżeli okaże się, że tutaj nie ma zbyt dużo rzeczy do eksplorowania, mam jeszcze inne jakieś ciekawe miejsca. Właśnie. Już widzę, że trzeba będzie z kimś porozmawiać. Okej, nie wiem, o co Kaman. Widzę, że mamy skok. Teraz znajduje się za daleko. Czy ktoś inny mógłby tam doskoczyć? Masz lepszą atletykę. Teraz nagle możecie doskoczyć. Dobra. Jest tylko skrzynia. Zwój kroku przez mgłę. Może się przydać. Coś jeszcze? Dup. Dobra, wróćmy się. Tutaj jest wyjście, o którym myślałem. A ewidentnie jest coś więcej. Dzień dobry. Our guests are finally gone. I thought they'd never leave. Gościnny gość. Gro, nie strasz mnie. Dobrze, tu nic nie ma. Może pójdźmy na razie, najpierw tutaj. Zaciszna zatoka. Zatoczka. Zdecydowanie zaciszny widok. Dobra. Schodzimy na dół. Co to jest? Arpia. Dużo ich. Dobra, o ile nie będą na nas krzyczeć, nie widzę problemu, żebyśmy nie mieli do nich po prostu strzelać. Dobra. Tutaj jest jedno, nie zauważyłem. Auć, pazury.
ostry kamień. Was podłowa. Rangale. Zwróć się w swoją laskę. I dobra. Mają mało punktów życia, więc usypianie ich wchodzi w możliwość. Możemy spróbować je upajęczyć, te dwie. Momencik, neguję rzut na zręczność. Jaka jest wasza zręczność? Jako tako. Dobra, spróbujmy je opajęczyć. Dobra. To je dwie powinno na razie rozwiązać. Dobra, jeszcze raz twoje staty. Tak wielokrotne skruszenie. Może się pobłogosławmy. Na razie zostań tutaj przy Gale'u. Will. Jesteś w stanie do niej dojść. Więc standardowo uroczek? Nie wiem, na... zręczność, powiedzmy. Możliwe, że jej ataki są finezyjne. Ładnie. Dobra. Możesz ją uszczelić. Co, najpierw cię bombarduję. Teraz nie uszczelimy. Ale mam pecha dzisiaj. Nie trafia. 3. Dobra. Zostanę tutaj. Pięknie. Okay, nie wiem, dlaczego one się odoplątały. Jak to działało? Parcie się pokusie pieśni. Dobra. Will. Powtórz urok ręczności na nią. I możesz ją dziabnąć od razu. Serduszko jest skuszona. Ej, nie zauważyłem ciebie? Nie zauważyłem. Teraz masz za mało punktów ruchu. Dobra, przywal jej. Trafienie krytyczne za 10. Nie nazwałbym tego krytycznym sukcesem, ale okej. Dobra. Zostań tutaj. Miałem tobie dać... płonące dłonie. A tego nie zrobiłem. I teraz tego żałuję. Weź sobie osłonę przed orężem. Możemy spróbować odepchnąć słoneczko. Albo harpię odepchnąć.
Nie wiem, odepchnijmy ją, zobaczymy. Dobra. Siedemdziesiąt procent. Czy w końcu będę mógł coś trafić? Czekajcie. Ona się następna rusza. Ale to jej nie zabiło. Mogłem lepszy strzał jej użyć. Cóż, trudno. Dobra. Gail, potrzebujemy pocisków. Dwóch tutaj i jednego tutaj. Jeden HP jej zostało. Dobiję. Niedobrze. Przywołaj mod. Dobra, to tyle z twojej tury. Dobra, dziabaj ją, bo... mógłbyś ją... chciałbyś odejść. Dobra, dziabaj ją po prostu. Wow, nieźle. Najlepszy... najlepszy efekt w tej turze. Dobij ją. Stałeś kolejne ładunki błyskawic. Odejdź trochę. Okej, z jakiegoś powodu ona się nic nie zrobiła. Dobra. Nic nas nie broni, żeby powtórzyć urok. Niepodatność za uroczenie kondycji. Okej, szkoda. Dobra, ty możesz jej przywalić. Czy chcemy coś robić więcej? Nie, po prostu jej przywal. Koncentracja przerwana, super. Dobra, możemy do niej strzelić. Cel znajduje się za daleko. Halo? Dlaczego stąd nie możemy do niej strzelić? Stało się, że wcześniej do niej strzeliliśmy. Dobra. Troszkę poranieni, ale żywi. Myślę, że to możemy użyć krótki odpoczynek. Dobra, panie Harpie, coś mieliście? Chyba nie. Czaszka. Pięknie. Ale coś w waszym gnieździe się znajdowało ciekawego. Wypolerowany sztylet.
Okej. A sprzedaż? Dobra. Musimy być w stanie z dołu zejść. Jak nie, ewentualnie możemy stąd zeskoczyć, jeżeli nie uda nam się z dołu zejść. Dobra. Co jeszcze tu mamy? Chyba nic. Mirkon. Co ci się stało, chłopie? Chyba jeden z tych dzieciaków, co? Ciężko mi ocenić. Tak, to chyba dzieciak. Musiały go zwieść harpie. Tylko sztylet. To nie było warte niczego. Dobra, schodzimy na dół. What's inside? No, skrzynia. 40 punktów doświadczenia. Za zwiedzanie? Chyba. Oczywiście, że można tutaj dotrzeć. Tutaj jest gniazdo. Serduszko. Liczymy na ciebie. Pierścień kolorowego rozprysku. Ja to sobie wezmę. Zobaczymy, może się kiedyś przydać. Dobra. No i dobra, tutaj jeszcze coś mamy. Poza tym możliwe, że to wszystko. Dobra, nic tu nie ma. Jeszcze tutaj zajdźmy. Bo kolejna seria skoków nas czeka. I hops. I hops. I hops. Chodźcie, koledzy. Dzięki. Zwój fali gromu. Nie wiem, czy to już Gale masz, czy nie. I lekka kusza. Nie. No dobra. Cóż, oczekiwałem więcej. W każdym razie... Do naszej kolejnej sztuczki będziemy potrzebowali kogoś z obozu. Nie mówię tego lekką ręką, ponieważ tym kimś lub czymś jest pani Patyczak. Dobra. Will, podejdź tutaj.
Przykro mi, ale niestety musimy cię zostawić na chwilę. Dobra. Pani Patyczak. Speak. Mówiłaś, że będziesz dzielić posłanie z Lucyferem. So I did, and he served his use. Most enthusiastically, I might add. Biedny człowiek. I may avail myself of his talents again, should he keep his fangs off my flesh. Ja myślałem, że to była wasza gra wstępna, ale okej. Nie chcę o niej... nie chcę z nią o niczym więcej gadać. Chodź. Wstępny poziom. Dobra, awansujmy ją szybko, na wszelki wypadek. Przypływ sił, uzyskaj dodatkową akcję do wykorzystania w tej turze, okej. Specjalizacja dostępna. Mistrz bitew. Mistrzowie bitew są dzięki którym sprawnym manewrom do doświadczenia bojowym w stanie zdominować każde starcie. Lepszone trafienie krytyczne. Sztuczki i czary. Manewry. Okej. Okay. Nie wiem, zobaczmy co. Obalenie wygląda spoko. Tamaszysta atak również. Riposta. Dobra. Kość przewagi 4. Twoje kości przewagi to K8. Masz ich 4. W przypadku wojownika na poziomie 10. Tym kości przewagi zmieniają się na K10, dzięki nim możesz wykonywać manewry mistrza bitew. Każdej kości możesz użyć raz. Okej. Okay. Następny nowy atut. Dajmy ci po prostu zwiększenie cechy. Dobra, sporo hapeków, ale nie o to nam chodzi. Dobra, popas walking. Co by było, gdybyśmy podeszli z nią do jej ziomków? Mam na myśli tych usmoczonych ziomków. Bo tutaj się do nich schodzi, prawda, tak? No. Why would I bury a weapon? It's broken. It's a metaphor. I do not know your metaphor. But if you need help digging, I will find a shovel. Dobra. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli tam zejdziemy z panią Patyczak. Prawdopodobnie nic dobrego. Jej przyjaciele zostawili ją chyba po katastrofie statku, więc nie sądzę, żeby teraz mieli ją lepiej traktować, bardziej jeżeli jest zarobaczona. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. Wszystkie Patyczaki są równie miłe. If not merciful, your name... Child. Skin głową. Lazel, proszę bardzo. Lazel. Lazel. Proud. Regal, even. You will call me Jestil Kithrak. Vos, Knight Supreme. The Queen's Silver, the Queen's Sword. I am who you say. A Geek vessel has fallen from the sky, Lazel. Thieves aboard have taken a weapon most precious.
It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks is the same one the Absolute's followers are hunting. It's the artifact that she carries. Dziękuję, narratorko. Domyśliliśmy się tego. Suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Bezgłośnie przekaż Lazel polecenie, nie wyprowadzaj go z błędu. Przyjaźń? Czemu by nie? Dobra. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lazel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlakith. To Deinos! To the sky! To oznacza, że droga wolna? Phew! Damn it all! You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Distill Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Jastil Kithrak, will keep me from my purification. Okej. Co my tu mamy? Ser. Time to press ahead. Coś więcej? Broja łuskowa. Niezły sprzęt tu mieli. Brakowało im zdolności. Dobra. Nie wiem, jak mogłoby się zakończyć to spotkanie, gdybyśmy nie byli patyczakami. Albo nie mielibyśmy ze sobą Lazael. Ale może lepiej się nie dowiadywać tego. Dobra. Dalsze plany. Zbadamy jeszcze tutaj resztę, co tutaj mamy. Ale najpierw damy się do obozowiska. Lazel, dzięki wielkie za twój wkład w tą drużynę. Mam nadzieję, że nigdy nie będę potrzebował go więcej. Dobra. Will. The Gif Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still have our heads is nothing short of a miracle. That's the spirit. Co reszta jeszcze na to powie? W sumie dużo? Dużo punktów doświadczenia ostatnio zarobiliśmy. Pani za zakończenie questy. Whatever they seek, they'll not hesitate to kill us if we stand in their way. Zastanawia mnie ten potężny lord, o którym opowiadałeś. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then.
Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more, an event that came to be known as Karsus's folly. Czyli w tamtej chwili cała magia przestała istnieć. For a spell, Mistral was reborn as Mistra. Upon her return, the weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Tylko, że ty nie jesteś potężnym magiem. Co zrobisz, jeżeli poczujesz, że netryjska magia przejmuje nad tobą kontrolę? If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Okej, okay. Zobaczcie, że nie ma już opcji dawania mu przedmiotów, więc chyba jego magożercze dni dobiegły końca. Okej. Okay. Serduszko, jak tam u ciebie? Well, I hope. Naturalnie. Może coś się dzieje? No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. When we talked and kissed. Ta noc wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. To mi przypomniało o jednej rzeczy, co miałem powiedzieć na początku. Laski tutaj są cholernie łatwe. Z patyczakiem nic nie zanosiło się, żeby chciała się na nas rzucić. Po prostu pewnego dnia, seksy. Dla porównania, to był odcinek 25. W Amayui seksy pojawiły się dopiero w 30. Więc laski tutaj są łatwiejsze niż w grze hentai. Okej, zaspoilowałem wam Amayui, bo nie oglądaliście Amayui. Wiem, że nie oglądaliście Amayui. Dobra. Co jeszcze tu mamy? Dałaś się zaintrygowana, kiedy Halsin wspomniał o Mrocznych Sędziach. He mentioned Dark Justicias, and we've come across other signs of Asharan presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. Dobra, nic więcej mnie nie obchodzi za bardzo. Będziemy mieli jeszcze czas, to z nią pogadamy. Ale póki co, awans o poziom. I teraz tak. Jedna kwestia mnie ciekawi, zobaczymy. Bo tak, awans na 5 poziom powinien zwiększyć nam bonusy z biegłości z plus 2 na plus 3. To oznacza między innymi nasze ataki, nasze zdolności oraz zobaczcie, że
Nasze statystyki, dwie najważniejsze, zręczność i mądrość, również mają bonus zbiegłości, więc zastanawia mnie, czy ten poziom zwiększy nam również te dwie statystyki, atrybuty. Dobra. Staliśmy komórkę poziomu trzeciego. Źródło inspiracji. Po długim okrutnym odpoczynku odzyskujesz całą bardowską inspirację. Fajnie. Premia z bardowskiej inspiracji wzrasta do plus K8. Dobrze, trzeci poziom. Co my tu mamy? Śmierdząca chmura. Niemożliwy istotem wykonania akcji. Brzmi fajnie. Rozmawianie z umarłymi. To mamy na to maszyjnik. Rozrost roślin. Sprawia, że z ziemi wyrastają kłębowiska chwastów, porozkładają cały obszar. Istoty przemieszczające się mają zmniejszoną szybkość ruchu o 3/4. Hipnotyczny wzór. Zahipnotyzuj istoty, które dostrzegają wzorzec. Glif strażniczy. Wyrysuj na ziemi krąg magicznych glifów, które aktywują wybrany magiczny efekt, gdy nastąpi na nie przeciwnik. Pozór śmierci. Wprowadź sojusznika w ochronną śpiączkę. Sojusznik zyskuje wówczas odporność na wszelkie obrażenia, oprócz psychicznych. Jest również niewrażliwy na chorobę i truciznę. Strach. Stwórz przerażający obraz, który spowoduje, że cele opuszczą wszystko, co mają w rękach, i ogarnie je strach. Nie mogą się wówczas ruszać, a ponadto będzie je łatwiej trafić. Dwie tury. Nałożenie klątwy. Rzuć klątwę na istotę dotykiem. Klątwa nakłada utrudnienie do testów i rzutów obronnych lub ataków. Pozwala również zadać dodatkowe obrażenia celowi lub pozbawić go akcji. Okej. Okay. Tak, śmierdząca chmura brzmi fajnie, ale to jest 10... Znaczy 10 tur. Nie, znaczy to jest fajne. Strach też brzmi fajnie. 9 metrów to ma 6 metrów, więc strach ma większy zasięg. Jeżeli cel zakończy turę w miejscu, z którego cię nie widzi, może wykorzystać jeszcze jeden rzut obronny, aby otrząsnąć się ze strachu. Okej. To wymaga koncentracji. To też wymaga koncentracji. Wezmę strach. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakiś czar, którego kompletnie nie używamy. Nieruchomienie osoby póki co jeszcze się za bardzo nie przydało. Poza tym wszystko z tego korzystamy. Mógłbym unieruchomienie osoby może... Kurczę. Chciałem anulować tamto, dobra. Możemy ewentualnie unieruchomienie osoby zastąpić, chociaż... nie uważam, że to jest zły czar, po prostu póki co jeszcze się nam nie przydał. Czyli coś moglibyśmy wziąć zamiast niego? Zobaczenie niewidzialnego to również fajny pomysł. Ale to mamy na Gale'u jakby co. Skup się, bo czytać myśl określonych istot podczas rozmowy z nimi. To również brzmi fajnie. Dobra, na razie zostawimy tak, jak jest. Gale. Komórki czarów trzeciego poziomu i zyskano dwa czary. Dobra, kulę ognia mamy, więc jej się nie uczymy. Przyspieszenie. Zaznacz swoją postać lub sojusznika, aby zyskać przyspieszenie. Zyskujesz akcję. Twoja postać jest szybsza i trudniej ją trafić. Zawsze lubię przyspieszenie, więc weźmy. Co jeszcze mamy? Piorun. Ochrona przed energią. Zdjęcie klątwy. Forma gazowa. Do następnego długiego odpoczynku. W zmienionej postaci cel nie może atakować, czarować ani mówić. Spowolnienie. Kurczę, dużo masz czarów trzeciego poziomu. Wampir czy dotyk? Masz śmierdzącą chmurę. Możemy u ciebie to wziąć. Śnieżyca.
Animowanie martwego, nałożenie klątwy, mignięcie. Przeciwzaklęcie. Wykorzystujesz swoją reakcję, aby zneutralizować czar rzucany przez inną istotę. Czar nie może być z poziomu wyższego niż 3. Jeżeli czar pochodzi z wyższego poziomu, musisz wykonać udany test, aby go zneutralizować. Stopień trudności tego testu jest oparty na poziomie czaru. To jest czar, który w trzeciej edycji był zwykłą akcją, którą można było zrobić. Ale brzmi jak za dużo kombinowania. Może się przydać do jakiejś konkretnej walki z jakimś potężnym magiem, ale myślę, że to znajdziemy kiedy indziej. Strach już wzięliśmy. Później się zastanowię jeszcze nad jakimś dodatkowym czarem, może ofensywnym. Nad śnieżycą może, gdybyśmy walczyli z czymś, co jest odporne na ogień. Na razie weźmy śmierdzącą chmurę. Dobra, przygotuj czary. Przy okazji miałem ci dać płonące dłonie. Dobra, za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Dobra, żeby nie zapomnieć, Gael, kulkuli ognia. I tak, księga czarów. Z tego nie korzystam, to wywalę. Weźmiemy kulę ognia. Dobra, zobaczmy. Uśpienie na tobie. Może zostawię mojemu bardowi usypianie ludzi, a tobie weźmiemy za to przyspieszenie. Dobra. Serduszko. Czary domenowe oszustwa, nałożenie klątwy i strach. Okej. Chcemy coś z trzeciego poziomu. Automatycznie wzięliśmy duchowi strażnicy. Przywołaj duchy, aby cię chroniły. Przeciwnicy w pobliżu otrzymują 3 do 24 obrażeń od światłości lub 3 obrażeń nekrotycznych. Natura ich szybkość ruchu spada połowę. Brzmi fajnie. Masowe kojące słowo. Ulecz do 6 sojuszników. Ożywienie. Już na trzecim poziomie mamy ożywienie. To jest duża zmiana z trzecią edycją. W trzeciej edycji ożywienie było na 5 poziomie. Rozmawianie ze zmarłymi. Mowanie zmarłego. Światło dnia. Glif strażniczy. Takie rzeczy jak zdjęcie klątwy są dosyć sytuacyjne i myślę, że chyba będę to zapamiętał tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będzie potrzeba. Ochrona przed energią może się czasami przydać, jeżeli będziemy z jakimś konkretnym przeciwnikiem walczyli, które jakieś konkretne obrażenia zadaje. Ale tak, ochronna więź, nigdy tego nie używałem. Nie przydawało się, więc to wywalę. Możemy coś wziąć. Możemy wziąć masowe kojące słowo. To brzmi fajnie. Albo co innego. Twoje strażnicy odzyskują maksymalną możliwą liczbę punktów wytrzymałości zapewnioną przez leczenie. Otrzymują także ułatwienie na rzutach obronnych na mądrość. Okej. Więc to nas samo w sobie nie leczy, ale powoduje, że następne leczenia będą silniejsze. Wezmę masowe kojące słowo. Może się przydać. Dobra. Will. Zobaczmy.
Właściwość klasy, pogłębiony pakt. Twoja służba podoba się twojemu patronowi, który dodaje nowe możliwości do warunków twojego paktu. Postaci związane przez paktem odzyskują dodatkowy atak bronią paktu. Super, chowaniec. Dobra, reszta mnie nie obchodzi. Umiejętność pasywną, mistyczne inwokacje. Okej, możemy dodać sobie coś. Przywołując urok udzielony przez twojego patrona, zyskujesz biegłość, umiejętności oszustwa i perswazji. Widzisz w ciemnościach magicznego i niemagicznego pochodzenia. Diabelski wigor. Możesz w dowolnym momencie rzucić na siebie fałszywe życie jako czar poziomu pierwszego bez zużywania komórki czasu. Możesz przebrać siebie. Czyż się czaru jedność z cieniem. Następnego długiego odpoczynku. Rozpływasz się w mroku i zyskujesz niewidzialność, dopóki pozostajesz w bezruchu. To jest fajne. Kiedy trafisz jakieś stworzenie nieziemskie uderzenie, możesz się odepchnąć maksymalnie 4,5 metra. Co dzień dobrego losu. Raz na długi odpoczynek możesz rzucić czar zguby, używając komórki czaru czarownika. Zguby możesz rzucić maksymalnie 3 istoty. Weźmy to. Może ciekawe rzeczy spowodować. Dobra. Ten czar, który ostatnio ci wzięliśmy, to niewiele daje ci. Kula ognia. Coś, co by dobrze działało z twoimi zdolnościami walki wręcz. Łód Hadara. Obrażenia 2 do 4. Istoty znajdujące się w tej czarnej kuli są oślepione i odnoszą obrażenia na początku oraz w końcu swojej tury. Wampirczy dotyk. Dotknij przeciwnika, aby wyssać z niego energię życiową i odzyskać punkty wytrzymałości w liczbie równej połowie odebranych przeciwnikowi. Przez 10 tur możesz używać wampirczego dotyku bez zużywania dodatkowej komórki czaru. To brzmi ciekawie. Weźmy to. Możemy coś zamienić, tylko czy potrzebujemy cokolwiek? Odpowiedz na następny atak płomieniami, które zadadzą... Ciekawe, nie jest napisane, jakie to akcje zużywa. Wybierzemy to, co możemy skasować. Tego nigdy nie używałem, bo zazwyczaj mam za mało czarów, żeby bawić się w takie rzeczy. Tego też nigdy nie używałem. Dobra, pozbędźmy się tego. Super. Dobra, i pytanie, które zadałem na początku. Nie zwiększyło. Nie, moment. Niby mam plus 3. Okej, nie zwiększyło mi to statystyki, tylko zwiększyło rzuty obronne. Źle to przeczytałem. Dobra. To oznacza, że na 8 poziomie na pewno będę chciał zwiększyć zręczność i charyzmę. Dużo rzeczy, z których korzystam, na tym bazuję. No dobra, to znaczy, że dostaliśmy dodatkowe bonusy, na przykład no... Mam teraz plus 5 do ataków. Słono serduszko ma plus 6, Gale też ma plus 6. Sharp as ever. Will, nie masz dodatkowych komórek. Twoja klasa, jak to się to nazywa,
ciągle mylę, czarownik bardzo powoli dostaje dodatkowe komórki. Zawsze musimy się bardzo bardzo obchodzić z twoimi czarami. Gdzie to jest ta ognista reprymenda? Will, wzięliśmy ci to, prawda? Wzięliśmy. To jest reakcja. Reakcji można używać tylko w odpowiedzi na określone wydarzenie. Dobra, w takim razie chcemy, żebyś to pytał zawsze. Jeżeli chcemy zużywać komórki czarownika na tą reprymendę, to zdecydowanie chcemy, żebyś się gro pytała o to. Dobra, fajnie. Dobra. I możemy wrócić z powrotem. Nie, nie chcę zakończyć dnia. Chcę... Strukturowy, chcę opuścić obóz. Dobra. Pozwiedzamy sobie jeszcze tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest i... I cóż... mamy jeszcze obóz goblinów do oczyszczenia. Zajrzałem tam w międzyczasie. Zdecydowanie gobliny nie robią tego, co zrobiliśmy z jego dowódcami. Więc zajdziemy tam na szybką jatkę. I ruszamy do Podmroku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.